koncercie. No i widzieliśmy się troszeczkę, bo ostatnim razem muzykowaliśmy w grudniu, więc spotykamy się dzisiaj po dłuższej przerwie. Aura za oknem już taka piosenna, ale jeszcze mamy zimę, tak? Więc witam Was na zimowym koncercie. Tematyka naszego koncertu to, tak jak w tym roku zaplanowałam, w świecie zwierząt, w świecie przyrody. Ale będą też chyba inne utwory ze zwierzętami i przyrodą niezwiązane. Zacznijmy od klasy piątej. Tym razem połączyliśmy siły i zapraszam uczniów z klasy piątej A i piątej B. Zapraszam Was, chodźcie tutaj. Ta potężna gromadka wystąpi z utworem. Tyle do przodu zapraszam. Chodźcie bliżej, bo zwykle się stąd. Bliżej. Bliżej. A kto jest właśnie z naszymi uczniami? No coś się mówi, nie radzi. On jeszcze bliżej. Dobrze, ja się przesunę. Uczniowie wystąpą z utworem zatytułowanym Śpiewanka ABA1. Taki dziwny tytuł. Jak będziecie troszeczkę starsi, to dowiecie się o tym, że kompozytorzy komponują często utwory według pewnych schematów i jednym z takich schematów jest właśnie forma ABA1. Coś się będzie powtarzać, coś będzie nowego. Posłuchajcie. Thank you.
wstępu do kolejnego utworu. Ja tu patrzę na ściągawkę. Przed nami utwór Niedźwiadki, wykonany Johna Dzwonka, chromatyczny. Moja potężna gromada, a ja zagram na pianinie. Thank you.
właśnie. Kto się wcześniej chce się klasy, więc może poczęstować po występie swojej klasy, to teraz całe dwa cukierki może nawet wziąć. A do występu szykuje się kółko przedkowe. Osoby, które przychodzą do cukierka, tak zapraszam teraz na scenę. Zajmijcie miejsca przy dzwonkach. Na lodzie. Thank you.
Wystąpi z piosenką.
mogli i posłuchać, i pooglądać tego, co dla Was stworzyliśmy wspólnie. Poprosimy o film.